mam na imię Roman. Od 6 lat nałogowo czytam komiksy. Przez co wyrzucili mnie z roboty, odeszła moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję prosto z kadru. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji prosto z kadru. W każdą sobotę o 15. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kąciku komiksowym w Radio Afera. Przed mikrofonem Filip Bąk, za sterami Szymon Dopierała, a obok mnie dzisiejszy gość, który właśnie się zaśmiał, czyli Wojciech Nelec. Witam wszystkich serdecznie. Wojtku, zanim przejdziemy do tematu, do przyczyny, dla której cię tutaj zaprosiłem, chciałbym, żebyś zgadnął, który dzisiaj jest odcinek. 365. Nie, 340. Aj, pomyliłem ale się. Ale taka fajna, okrągła liczba zawsze. No. 340, 350, czy tam okrągła a niedługo liczba. Będzie, a niedługo będzie 400, a już potem tylko mała droga do 500. Oj, nie sądzę, żeby do tego doszło. Dojdzie spokojnie. Niech Bóg da, ale nie nastawiam się, żeby ten... Stanley przyjdzie. Stanley. Na... Tak. Wolałbym papcia chmiela. Dajemy. Dobrze, ale Wojtek Nelec. Wojtek już był parę razy na antenie, ponieważ no, jest również z Poznania i zna się na komiksach, ale na dosyć specyficznej tematyce, znaczy nie tematyce, przepraszam, na dziale komiksów, jakim jest komiks superbohaterski amerykański, a w szczególności wydawnictwo DC Comics z wielkim akcentem na postać Batmana. Tak jest, Mroczny Rycerz jest moją ulubioną postacią. Od lat zapoznaję się z jego różnymi publikacjami, a także adaptacjami itd., itd. Chociaż, jak ktoś by mi mógł teraz zarzucić, że interesuje się tylko superhero, jeśli chodzi o komiks, to by się zdziwił, bo jakby spojrzał na moje ostatnie zakupy sprzed ostatnich kilku miesięcy, to okazuje się, sam byłem w lekkim szoku, jak to zobaczyłem, że więcej kupuję... Kaczor Donalda. Nie, ale blisko. Witch. Nie, wiesz co, ostatnio się okazało, że więcej kupuję komiksów z wydawnictwa Boom Studios, na serii komiksowe na podstawie kreskówek z Cartoon Network. Mam tego zdecydowanie więcej niż tam Batmanów czy czegoś innego. Wow. No, przynajmniej jeśli chodzi o zeszyty. Dobra, ale jak ktoś miałby spojrzeć w twoje zakupy, to tak trochę... No nie, no wiesz, na forach są tego typu tematy, gdzie się wszyscy dzielą zakupami, ja też tam się dzielę. Tak? To daj mi coś. Ale co mam ci dać? No jak mówisz, że dzielisz zakupami. Nie, no dzielę się informacją, co było zakupione. Wprowadzasz ludzi w błąd. Przepraszam. Dobrze. Wojtek, jeśli jest Wojtek, to znaczy, że będzie o Batmanie. Tak doskonale przypuszczacie. Aczkolwiek nie do końca o Batmanie jako komiksie. Znaczy nie, tak, no będzie o komiksie. Aczkolwiek wielkimi krokami zbliża się dosyć ciekawe wydarzenie. I na początku, tylko pod koniec tego pierwszego wejścia, chciałem, żeby to zabrzmiało jak masło maślane, ale trochę mi nie wyszło. Wiesz, na początku, na końcu tego... Dobra, powiedz, co to będzie za wydarzenie i puszczamy jakiś kawałek. Już 25 lipca w Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się Dzień Batmana z okazji obchodów jego 75. urodzin. Dzień Batmana. I o tym dzisiaj będzie w audycji Prosto z kadru. Prosto z kadru w Radio Afera. Wojciech Nelec, Filip Bąk. Dzisiaj o Dniu Batmana. Dzień Batmana. No okej, sama nazwa już sugeruje, jaki ma charakter owe wydarzenie, ale najpierw trochę o historii. Czy to jest pierwszy tego typu dzień obchodzony u nas w Polsce? Powstał on przede wszystkim dlatego, że obchodzimy 75-lecie tej postaci. Chcieliśmy się zgrać z tym, co postanowiono też zrobić w Stanach Zjednoczonych. To znaczy 23 lipca będzie tak jakby takie właściwie raczej nieświatowe, czy raczej takie typowo raczej na sam kraj Stanów Zjednoczonych objęte obchody tej postaci. W związku z czym tam mają być wydawane jakieś specjalne gadżety, darmowy komiks i tak dalej, i tak dalej. My przesunęliśmy sobie to troszkę, żeby po 25, żeby to był piątek, bo podejrzewam, że środek tygodnia raczej średnio pasowałby sporej ilości ludzi. Słusznie. Ogłosiliśmy ten dzień już w maju,
Wiem też, że przed nami dwa dni wcześniej będzie też inne wydarzenie, tak samo poświęcone Batmanowi, które odbędzie się w Łodzi, więc teoretycznie one będzie pierwsze, no i praktycznie też, bo to dwa dni wcześniej. My natomiast na pewno będziemy pierwsi w Poznaniu. I chciałem, aby był na swój sposób ten dzień wyjątkowy. Miałem kilka pomysłów. Dobrze, do pomysłów przejdziemy za chwileczkę. Na razie jeszcze chciałbym wyeksploatować temat samej idei. 23 lipca. Czy coś takiego ważnego zdarzyło się 75 lat temu, 23 lipca, że akurat w ten dzień jest obchodzony Dzień Batmana? Powiem ci, że nie jestem do końca pewien, ale zapewne jest to związane z tym, że wtedy trwa Comic Con w San Diego. No to na pewno dużo wiele wyjaśnia. Znaczy dużo wiele. To na pewno wiele wyjaśnia. Zdecydowanie. To jest jeden z największych festiwali komiksów, konwentów. Tak, jeden z największych i najważniejszych, gdzie nie tylko komiksowi wydawcy ogłaszają wszelkiego rodzaju nowości i promują swoje obecne tytuły, ale i też wielkie firmy czy wytwórnie filmowe puszczają pierwsze zapowiedzi albo dają ogłoszenia na nowych filmów. Wszyscy teraz oczywiście oczekują, że podczas Comic-Conu dowiemy się o serii nowych filmów z DC Comics, więc trzymamy za to kciuki. Mi się ten Comic-Con kojarzy z tym, że wtedy są warianty okładek różnych komiksów, które później są bardzo trudno dostępne. I Niektórzy wydawcy potem to dają tak jakby do obiegu dystrybucyjnego, gdzie faktycznie je można nabyć, bo ja w ten sposób kilka takich wariantów nabyłem i nie musiałem jakichś ogromnych kwot tam za nie dawać. Nie wiem, ja cały czas mam gdzieś marzenie, że upoluję Ultimate Vision Zero właśnie z wariantem okładki z San Diego Comic Con. Każdy z nas ma takie marzenia. Każdy ma taki właśnie mały cel. To jest oczywiście mała bzdurka, którą komiksiarze będą rozumieć. Taki artefakt. Ale wróćmy do Dnia Batmana. Czy w Stanach od zawsze, od 75 lat jest, no dobrze, nie, od czasów, kiedy powstał ten festiwal San Diego, czy ta idea jest dosyć młoda? Generalnie DC świętuje ze swoimi postaciami, gdy nadchodzi jakaś taka okrągła liczba, na przykład 50 lat. 50. rocznica powstania Batmana złożyła się z premierą pierwszego filmu po Adamie Westie z Batmanem od Tima Burtona. Ten film wyszedł w rok, kiedy właśnie obchodzono 50-lecie. Więc teraz poczekaliśmy na 75-lecie i też w związku z tym dużo się dzieje. Głównie na płaszczyźnie komiksowej, gdyż Batman w filmie pojawi się dopiero za 2 lata, ale jest mnóstwo innych rzeczy, które po prostu się wiążą z tym eventem. Szczególnie właśnie, tak jak mówiłem, w samych komiksach, gdzie po prostu czeka nas naprawdę wiele fajnych rzeczy, gdzie twórcy obiecują naprawdę ciekawe historie. Już coraz więcej pojawia się ogłoszeń zawczasu i po prostu wszyscy czytelnicy komiksu z Batmanem są bardzo podekscytowani tym, co nas może czekać. A masz może informację, jak w Stanach Zjednoczonych wygląda ten Dzień Batmana? Jak świętują go Amerykanie? Nie jestem dokładny, znaczy, no można rzucać pewnymi truizmami, generalnie komiksy i tak dalej, cosplay zapewne. Generalnie ma być tak, że DC Comics rozprowadzi po wszystkich sklepach w Stanach Zjednoczonych darmowe egzemplarze właśnie komiksów, które będą rozdawane. Ten komiks jest ponownym przedrukiem Detective Comics 27, czyli tym, gdzie się pierwszy raz pojawił Batman. I z tego, co dobrze pamiętam, jest tam też dodany inny komiks w środku, który jest tak jakby nową wersją tej historii, na nowo opowiedzianej, która była opublikowana w Detective Comics 27 z New 52, nowego DC Comics. I swoją drogą, jest to o tyle ciekawa rzecz, smutna, ale w końcu się tego doczekaliśmy, jest to pierwszy raz, kiedy nazwisko Billa Fingera pojawia się na okładce komiksu z Batmanem. Pierwszy raz od 75 lat. Wow, to faktycznie w końcu się doczekał. Tak. Ale nie on sam, tylko jego wnuk. Czy wnuczka? Wnuk. Wnuk. Wnuczka i wnuk. Prawnuk. O, tak. Słuchajcie, ponieważ tutaj jest, w tej wypowiedzi było zawartych parę informacji, które
mogą wywołać pewne zakłopotanie. Chciałbym was w tej chwili serdecznie zaprosić do tego, żeby znaleźć prosto z kadru na YouTubie, ponieważ właśnie z obecnym tutaj Wojtkiem nagraliśmy osobny odcinek poświęcony Billowi Fingerze. Teraz tylko jeszcze Wojtek oczywiście powie parę słów na temat tego twórcy, dlaczego to nazwisko jest takie istotne w historii Batmana, aczkolwiek chciałbym was zachęcić, żeby jeśli będziecie chcieli znaleźć, posłuchać na temat konkretnych szczegółów dotyczących całej tej historii, to znajdźcie właśnie tą audycję na YouTubie. Ale teraz oddaję pałeczkę do ciebie. Kim był Bill Finger? Bill Finger był scenarzystą komiksowym, który przez wiele lat był nieznany publice, czytelnikom komiksów. Gdyż oficjalnie mówi się, że tylko Bob Kane stworzył Batmana, co jest niestety nieprawdą. Tak naprawdę było dwóch twórców tej postaci. Bob Kane, który zajmował się rysowaniem, oraz Bill Finger, który nie dość, że był scenarzystą komiksu z Batmanem tych pierwszych, później wielu, wielu następnych, pisał je aż do przełomu lat 60. i 70., ale także wprowadził wiele poprawek do pierwotnego projektu Kane'a, który jest zupełnie inny od tego, który zobaczyliśmy finalnie. Ponadto jest, stworzył, Gotham City to jego zasługa. Postaci takie jak James Gordon, czy tym, kim jest Joker, albo Robin, Batmobile. Wiele z tych rzeczy, które są do dziś w mitologii tej postaci, to jego zasługa. Bob Kane praktycznie odciął się od robienia komiksów. Nie jestem pewien, ale może tylko przez kilka pierwszych lat faktycznie sam rysował tę historię. Później miał już swoją ekipę tak zwanych Ghost Artists oraz Ghost Writers, czyli ludzie, którzy nauczyli się jego stylu, aby rysować za niego. I Kane właściwie był tylko taką twarzą tego wszystkiego i on zgarniał całą kasę, że tak powiem. A niestety Finger był przez wiele lat nieznany, no i umarł w biedzie, a natomiast Kane żył długo, szczęśliwie i z ogromną ilością kasy. I jeszcze na dodatek niedawno się okazało, że Kane dostanie swoją gwiazdę w Alei Sław na Hollywood, co jest jeszcze takim dużym policzkiem wymierzonym właśnie w tych wszystkich ludzi, którzy chcieli walczyć o to, żeby Finger dostał zasłużone przypisanie autorstwa tej postaci, współtworzenia tej postaci Batmana. Tak, to jest dosyć smutna historia. Przez 75 lat nie był podpisywany pod żadnym komiksem, ponieważ Bob Kane sprytnie już na początku wykupił prawa autorskie. Tak, on zawarł umowę, o której treści jeszcze nie wiemy. On ją zawarł w 1939, a potem w latach 60. ją jeszcze odnowił, gdzie zaznaczył, że tylko on jest twórcą Batmana i że tylko jak on może być podpisany jako twórca Batmana i komiksów, oraz że wszystkie wpływy będą iść do niego. To, że Finger miał jakiś związek z tymi komiksami, publika się mogła dowiedzieć na jednym z pierwszych Comic-Conów, gdzie był gościem, a także z późniejszych przedruków tych historii, gdzie zaczęto to już wydawać wydania zbiorcze pierwsze ze starymi historiami i wewnątrz mogła się znaleźć informacja, że Bill Finger pisał do nich scenariusze. Natomiast jego nazwisko nigdy nie padło na samej okładce, czyli tej najważniejszej części komiksu, jeśli mówimy o fakcie, jak na przykład przychodzimy do sklepu albo szukamy jakiegoś tytułu po okładce. Na okładce zobaczymy tytuł i autorów. Finger dopiero się znajdzie po 75 latach na tej tak bardzo ważnej części, którą jest okładka. Ale lepiej późno niż wcale. Tak, to jest na pewno pierwszy dobry krok ku temu. Zresztą DC ostatnio w ogóle zmieniło trochę zasady tego, jak pracuje ze swoimi ludźmi. Na przykład ostatnio Scott Snyder, który pisze Batmana, też wydawanego u nas, działał bardzo ku temu, aby ludzie, którzy odpowiadają za kolory, czyli koloryści, również powinni znaleźć się na okładce, bo zawsze są wymieniani scenarzysta, rysownik i jeszcze ewentualnie osoba, która nakłada tusz. Natomiast o kolorystach tak jakby
nie myślano w tym kontekście. I od chyba już tego tygodnia, czy zeszłego, jak już wychodzą co tydzień te nowe komiksy, to już te osoby nakładające kolor znajdują się, ich nazwiska też się znajdują na okładkach, przez co chyba też, jeśli dobrze pamiętam, choć mogę się mylić, dostają większy wpływ ze sprzedaży. No to pięknie, to pięknie. Aczkolwiek wracając jeszcze do Billa Fingera, to chciałbym przypomnieć, że istnieje picture book, tak jest? Dotyczący właśnie historii tej osoby, tego twórcy. Ty poniekąd dzięki temu, że promowałeś bardzo szeroko tą jeszcze anglojęzyczną wersję tej książki, spowodowałeś na pewno przyspieszenie tego, żeby z okazji Polskiego Dnia Batmana wydawnictwo Centrala wydało na rynku polskim właśnie tak. Picture book, czyli książkę z dużą ilością ilustracji. Ilustrowana, tak. Właśnie książka, o której mówisz, Build the Boy Wonder, The Secret Creator of Batman od Marka Tylera Nobelmana, jest pierwszą publikacją, która mówi na temat prawdziwej historii Fingera i tego, jak się urodził, co robił i tak dalej, i tak dalej. On poświęcił kilka konkretnych lat swojego życia, żeby znaleźć te wszystkie fakty. On odnalazł fotografię, normalnie tylko gdzieś tam w internecie można było znaleźć praktycznie tylko jedno zdjęcie Fingera. On znalazł ich następne może 8 albo 10. A dowiedział się, że Bill Finger nie nazywał się nigdy Bill Finger na samym początku, ale Milton. I nie chciałem zdradzać. Chciałem, żeby ludzie się dowiedzieli z książki. To przepraszam. No i właśnie Centrala wydaje tego typu publikacje, picture booki, tak? Zresztą chyba ich sklep też się nazywa picture book. Tak, owszem. Tak. I pokazałem jakiś czas temu właśnie Michałowi z Centrali tego picture booka i ruszyliśmy ten temat. No i tak ruszyliśmy, że do premiery książki dojdzie i właśnie celebrację tego dnia naszego Batmana ma zwieńczyć to, że właśnie mam nadzieję, że do tego dojdzie i nie będzie żadnego problemu, że pojawi się u nas ta książka po raz pierwszy, że tam będzie miała swoją premierę, gdzie ludzie właśnie z okazji urodzin Batmana będą mogli się dowiedzieć prawdziwej historii stojącej za tym, jak ta postać powstała. Ja oczywiście w tym momencie przypominam, że na YouTubie na kanale Prosto z Kadru jest cała audycja poświęcona tej książce oraz postaci Billa Fingera, także gorąco zachęcam wszystkich zainteresowanych, zaintrygowanych, żeby znaleźć i żeby odpalić. My natomiast zrobimy teraz krótką przerwę muzyczną, Szymon wam puści kawałek, a wracamy już za chwileczkę. 23 lipca to Światowy Dzień Batmana w Polsce, będzie obchodzony w Łodzi, natomiast w Poznaniu wszystkich zachęcamy, żeby znaleźć czas w piątek, 25 lipca i udać się do Biblioteki Uniwersyteckiej Adama Mickiewicza na ulicy Ratajczaka, oczywiście. Tak jest, Ratajczaka 38/40. Żeby wpaść, pojawić się i zobaczyć właśnie jak będzie wyglądał pierwszy w Poznaniu, drugi w Polsce, Dzień Batmana. A co, panie organizatorze, tego wydarzenia przygotowałeś? Wraz z pomocą innych ludzi, oczywiście. Tak, przede wszystkim wielkie podziękowania dla Olka Gniota z biblioteki, który właściwie, gdyby nie on, to wszystko by nie mogło dojść do skutku, ponieważ to on, ja do niego przyszedłem i on się zgodził na organizację tego wszystkiego, posuwa ten pomysł do przodu, załatwia mnóstwo fantastycznych rzeczy, żeby to wyglądało świetnie. Ja natomiast głównie zająłem się tym, aby właśnie aby ludzie, którzy przybędą do nas, mieli się czym zająć. Główną rozrywką, czy raczej zajęciem, będą prelekcje. Całość wydarzenia będzie trwać od 12 do 19, natomiast same prelekcje będą trwać od 12 do 18. I będą na różne tematy. Starałem się tak dobrać ich tematykę, aby była jak najbardziej różna i dotyczyła różnych aspektów.
mamy między innymi właśnie tak spojrzeć na swoją lekką ściągę, żeby nic nie pomylić. Mamy chociażby prelekcję dotyczącą Galerii Złoczyńców Batmana, a jak wiadomo, w przypadku postaci Mrocznego Rycerza najczęściej ludzie interesują się właśnie jego przeciwnikami, bo to oni ich najbardziej interesują. No i to też złoczyńcy napędzają Batmana. A także prelekcja tych samych autorów, to znaczy Wiktora Talagi i Artura Krzyżaniaka. To jest Batman kontra nieludzie, i która ma się skupić na relacjach Batmana z otaczającymi go postaciami, co jest również bardzo ciekawym tematem. Tak, to jest bardzo fajne. Tak jak mówiłeś w naszej rozmowie prywatnej, że to jest dziwne, że Batman żyje w tym takim świecie, gdzie żyją też kosmici czy inne stworzenia. Nie pasuje tam. To jest na swój sposób bardzo specyficzne, więc jest to jak najbardziej interesujący temat. Poza tym jeden z moich dobrych znajomych też, który od pewnego czasu udziela się na serwisie Batcave, przede wszystkim znamy się z naszego forum, Michał Leliński, poprowadzi wykład o wpływie twórczości Dickensa na film Mroczny Rycerz Powstaje. No, ta książka, opowieść o dwóch miastach, tak, opowieść o dwóch miastach, zresztą była cytowana w samym filmie pod sam koniec, więc to już daje dużo do myślenia i wskazuje, o co może chodzić. Poza tym Krzysztof Pielaszek z kolei opowie nam trochę o tym Batmanie, który się tak wszyscy z niego śmieją, czyli Adam West, Bird Ward, Batman lat 60., taniec Batusi i tego inne typu motywy, które po prostu nas śmieszą. Tak, spray na rekiny, tak. Bat-hack. Wszystkie tego typu rzeczy. Bat-kondomy. No co, nigdy nie pękają. Zwłaszcza kiedy Batman jest w potrzebie. O matko. Poza tym chcemy też zaproponować wszystkim uczestnikom takie króciutkie spotkanie z naszą redakcją, serwisem Batcave, aby opowiedzieć im trochę o naszej działalności, pokazać im, nad czym pracujemy, pokazać jakieś też ciekawe rzeczy typu wszystkie takie prace konkursowe, które na nas napływają zawsze, bo to są naprawdę często świetne rzeczy, świetne rysunki, które warto przypomnieć o nich wszystkim ludziom i je przedstawić. I oczywiście też będziemy proponować współpracę, bo na pewno jest wielu ludzi, którzy się interesują Batmanem i chcieliby podzielić się swoją pasją, a my na to jesteśmy jak najbardziej otwarci. Będzie też konkurs, w którym wszyscy przybyli będą mogli wykazać się swoją wiedzą o Batmanie. Można to ubrać w inne słowa. Będzie to test, który wyłoni największego frika z was wszystkich, który ma największą wiedzę na temat człowieka, nie tak. Oczywiście pytania nie będą, nie wiadomo jak, trudne. To będzie tak zadane, aby każdy miał szansę. Nieważne, czy czyta komiksy, czy czyta, czy ogląda filmy, czy grał w gry. Będzie tak skonstruowane, aby każdy miał szansę. Nagród mamy mnóstwo. Wszystko dzięki naszym partnerom, takim jak Egmont, Mucha Comics, Centrala. Będą to rzeczy jak najbardziej atrakcyjne, więc szczególnie na ten konkurs zapraszam. No i najważniejszy punkt to premiera książki. Będziemy mówić o tej książce. Będę opowiadać na temat tego właśnie, jak powstała, trochę o autorze, trochę o jej zawartości, a żeby też za dużo nie zdradzić. I właśnie o tym, jak bardzo istotne jest to, aby mówić o Billu Fingerze. I to są właśnie punkty programu. Tak jest. Przypominamy, 25 lipca w Poznaniu w Bibliotece Uniwersyteckiej Adama Mickiewicza na ulicy Ratajczaka. Zagospodarujcie swój czas. Mam nadzieję, że tam się zobaczymy. Myślę, że będzie warto. Tak. Oprócz tego będą też stoiska z komiksami, aby każdy mógł nacieszyć swoje oko i zapłakać za chudością swojego portfelu. Ewentualnie uzupełnić kolekcję. Uzupełnić kolekcję, oczywiście. Odbędą też się warsztaty rysunkowe dla dzieci i młodzieży. Jeśli ktoś z Poznania był uczestnikiem Pyrkonu kilka razy,
i to może pamiętać warsztaty rysownicze od Artura Heiny, to właśnie on będzie prowadził te warsztaty, na które serdecznie zapraszam. Głównym celem tego, poza oczywiście ćwiczeniem swojego warsztatu, będzie stworzenie nowego stroju dla Batmana, gadżetów i nawet Batmobila. O proszę. Więc na pewno będzie co robić. Poza tym jedna niesamowita rzecz, która po prostu jak pierwszy raz o niej usłyszałem, to po prostu byłem w niebo wzięty. Biblioteka Poznańska ma naprawdę świetne zbiory komiksów. W związku z tym podczas Dnia Batmana wszyscy, którzy przybędą, będą mogli skorzystać z tych zbiorów. Będzie specjalnie przygotowana czytelnia, która ze względu na charakter tego dnia będzie miała bogaty wybór komiksów i albumów z Batmanem i nie tylko. Też będzie kilka pobocznych rzeczy, aby się móc też jakby zapoznać z trochę innymi bohaterami, na przykład Aquaman z New 52. Cała lista komiksów, które będą na pewno dostępne, znajduje się na naszej stronie batcave.com.pl i na stronie głównej znajdziecie zakładkę Dzień Batmana i tam będzie informacja oraz link, gdzie będziecie mogli spojrzeć, co na was będzie czekać w tym kontekście. 25 lipca. Tak jest. Okej, to teraz jeszcze parę słów, czym jest Batcave. No proszę, proszę, usprawiedliwiaj się, no. Cóż, Batcave jest serwisem o Batmanie, który właśnie jest organizatorem wraz z biblioteką tego wydarzenia. Jest serwisem, który istnieje już 11 rok. Staramy się zapewnić wszystkim najświeższe informacje dotyczące komiksów, gier, filmów i wszystkich innych rzeczy związanych z Batmanem. Cały czas budujemy naszą bazę tekstów, staramy się pisać jak najwięcej recenzji, szczególnie tytułów, które pojawiają się na bieżąco w Polsce, gdyż zarówno Egmont oraz Mucha Comics ruszyły z kopyta, jeśli chodzi o postać Mrocznego Rycerza i mamy naprawdę z czego wybierać. No i bardzo dobrze. Ja się z tego bardzo cieszę. Ale żeby być tutaj obiektywnym, to jeśli zachęciliśmy teraz jakiegoś fana Batmana, który postanowi sprawdzić w internecie właśnie źródła różnych informacji, no to jeszcze warto wspomnieć o tym, o innym blogu Gotham w deszczu. Także polski fan Mrocznego Rycerza w internecie znajdzie dwa takie wielkie strony, jak Batcave oraz Gotham w deszczu. Gotham w deszczu ludzie szczególnie poszukujących takie obszerne analizy, bądź też wywiady z zagranicznymi twórcami, tam tego typu rzeczy właśnie znajdzie i będzie to dla nich dobre miejsce. Także zapraszamy, wujek Google wam na pewno pomoże. Zapraszamy was również na kolejną przerwę, a do Batmana wrócimy już za chwileczkę. Słuchajcie audycji prosto z kadru. Dzisiaj gościem jest Wojciech Nelec, współorganizator Dnia Batmana, który odbędzie się w Poznaniu 25 lipca. Jeszcze informujemy słuchaczy z Łodzi, że wy również będziecie mieli swój własny Dzień Batmana dwa dni wcześniej, czyli 23 lipca. Czy jeśli chodzi o wydarzenie w Poznaniu, czy podałeś wszystkie informacje, niczego nie zapomniałeś? Jeszcze chciałbym poinformować przy okazji korzystając, że serdecznie zapraszamy także cosplayerów, którzy mają swoje stroje związane z Batmanem, żeby również przybyli w swoich strojach. Biblioteka jak najbardziej udostępni też pomieszczenia, żeby każdy miał się gdzie przebrać, zostawić jakieś swoje rzeczy. Uwielbiamy cosplayerów i zapraszamy ich tak, również bardzo fajnie wyszło, jak był dzień darmowego komiksu również w bibliotece, to było bardzo... To jest ogromna frajda, oglądając ludzi w tych kostiumach. Rewelacja. Ja w ogóle miałem zwałę, ponieważ jak był ten koleś w tym stroju Ironmana, niesamowicie dobrze zrobiony kostium. Koleś wyglądał jak wyrwany żywcem z filmu. I on w tym kostiumie wyszedł do sklepu czy coś i byłem świadkiem takiej sceny, że jeden z kierowców na Ratajczaka zatrzymał się, spowodował korek, ponieważ musiał sobie zrobić zdjęcie telefonu. I tam na niego trąbił, on temu tam oczywiście odpyskował, odpowiedział, nie mogę zacytować, nie ta godzina. I tak. Cudnie, ale to jest właśnie, jest takie cudne zdjęcie w internecie z podpisem, że okej, za każdym razem, gdy jest podpis,
widząc to już wiesz, że w okolicy jest konwent i było zdjęcie właśnie, jak jest McDonald's i przy kasie stoi właśnie cosplayer, a kasjerka z taką miną taką, ach, nie to znowu nie to. Proszę, tylko nie to. Ale korzystając jeszcze z tego, że tutaj jesteś w radiu, że podjęliśmy się tematu Batmana, to chciałbym poświęcić jeszcze dosłownie parę minut nadchodzącemu filmowi. Tak, Batman v Superman, Dawn of Justice. To jest film, na który no, dużo osób czeka, dużo też go nienawidzi z różnych powodów. Będzie miał premierę w 2016 roku. Wszyscy liczą na to, że na Comic-Conie się dowiemy czegoś więcej, a także o nowych potencjalnych filmach, która lista już wyciekła i była też potwierdzana przez Kevina Smitha. I właśnie wspominając o tej osobie reżysera i również twórcy komiksów i przy okazji też podcastera, niedawno coraz więcej pojawiało się w internecie różnego rodzaju... Kevin Smith to jest, tak, Silent Bob. Silent Bob, tak. Od jakiegoś czasu się w sieci pojawiały różnego rodzaju przecieki dotyczące tego filmu, takie, które wskazywały na to, że ktoś chyba się dorwał do scenariusza. Ponieważ były takie szczegóły typu, że Lex Luthor, który miał mieć tatuaż z panoramą miasta Metropolis, albo że jakie postacie miały wystąpić, jakieś tam bardzo małe role, albo takie tak zwane cameo, i to było takie dosyć podejrzane. Regularnie się coś takiego pojawiało i niedawno ktoś stwierdził, ktoś podesłał taką wiadomość, ponoć bardzo wiarygodne źródło, że Warner Bros., Studio Warner Bros. I reżyser Zack Snyder poprosili Kevina Smitha, aby napisał fałszywy scenariusz do tego filmu po to, żeby go rozprowadzić po serwisach plotkarskich, żeby odwrócić uwagę od faktycznych rzeczy, które się będą dziać w filmie. Ponoć wszystko, co od zeszłego roku z tych przecieków wychodziło, wszystkie te informacje sprzed roku miały pochodzić właśnie stamtąd. No to ładnie, to śmieszna sprawa. Tak, bo... i Kevin, tylko widzisz, to jeszcze nie jest koniec historii, bo okazało się, że Kevin Smith tego nie zrobił. Napisał o tym, odniósł się do tego, powiedział, że był zbyt zajęty i nagle pojawiła się osoba, która powiedziała, że to ona zrobiła i zaczęła publikować na Twitterze wszelkiego rodzaju informacje na ten temat, zdradzała, komu te kopie scenariuszy wysyłała. Jeden z serwisów się bardzo zdenerwował, jak ta osoba zaczęła twierdzić, że to on napisał fałszywy scenariusz i tak dalej, i zaczęli mu w pewnym momencie chyba nawet grozić. Najpierw prosili go o jakieś tam mocne dowody i tak dalej, i on niby wszystko przesyłał i tak dalej, a oni szli w zaparte, nie? Jest to całkiem zabawne. I faktycznie w tym scenariuszu, który od zeszłego roku mniej więcej właśnie miał toczyć się przez internet, ludzie z serwisów innych potwierdzali, że faktycznie dostawali propozycje z tym tekstem i też, że go widzieli. I tam faktycznie były te wszystkie rzeczy, które wyciekały na tych serwisach, które podawały to jako ekskluzywne wieści, że potwierdzone źródło i tak dalej. Strasznie zabawna sytuacja. Ja się na przykład z tego cieszę, bo tak naprawdę wracamy do punktu wyjścia, czyli że właściwie nic nie wiemy o tym filmie. Wiemy tylko tyle, że jaki ma tytuł, logotyp, który udostępnili, i te dwa zdjęcia Batmana i Supermana osobne. No to chyba dobrze. Tak, ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ to jest ten typ filmu, to jest ten typu projekt, gdzie naprawdę chcesz wiedzieć jak najmniej, ponieważ to jest to pierwszy raz, jak zobaczysz na wielkim ekranie tą wielką trójcę DC Comics, to znaczy Batmana, Supermana i Wonder Woman. To jest coś, czegoś nigdy nie było. Oczywiście Marvel szybciej pokazał swój crossover, czyli Avengersów, co też było bardzo ekscytujące. Natomiast dla kogoś, kto szczególnie pokazuje DC, to również będzie coś wow. Coś świetnego, okej, okay, ale to ja w takim razie jako osoba, która nie jest tak biegła w tej tematyce, chciałbym się spytać takie podstawowe rzeczy. Czy film Superman i Batman będzie łączył się z filmem Man of Steel albo z trylogią Nolana? Była kiedyś taka absurdalna plotka mówiąca o tym, że ta kontynuacja, ten film Batman v Superman Dawn of Justice ma tak jakby część
faktów z filmów Nolana obrać jako kanon, ale z małymi różnicami, typu, że Ben miał nie zginąć i jakimiś tam innymi rzeczami, no to... Ale to już jest takie zakręcenie, że wiem, coś takiego... Wiem, to było absurdalne i właśnie to była tylko taka plotka. Jeśli mówimy o nowym kanonie filmowym, takim wspólnym uniwersum, które tworzy Zack Snyder z Warner Bros., to mamy na razie tylko Man of Steel i to wszystko. Następnym filmem ma być właśnie Batman v Superman Dawn of Justice. I potem wyciekła także taka potencjalna lista następnych filmów, którą Kevin Smith najpierw nie chciał nic mówić na ten temat, jak go o to zapytano, ponieważ Smith tam trochę wie niektórych rzeczy na ten temat, bo no, kumpluje się ze Snyderem, jest bliskim przyjacielem z Benem Affleckiem, który gra Batmana w tym filmie. Przy okazji ma być najwyższym z wszystkich aktorów, którzy grali Batmana. A taka ciekawostka. Okej, a kto będzie głównym złym? Właśnie, powiem ci, jakie postacie są potwierdzone na 100%. Flash, Wonder Woman. Batman. Superman. Okej, to było podchwytliwe. Wonder Woman. Postacie z pierwszego filmu typu właśnie Lois Lane, Perry White i tak dalej. I Alfred. Jeremy Irons ma go zagrać oraz Lex Luthor. O. Tylko czy... Czy Lex będzie wprowadzeniem do kolejnych części, czy już będzie głównym złym, tego no, jeszcze nie tak. wiadomo. Nie wiemy, ten Lex może się okazać zupełnie innym od tego, którego znamy. No ja liczę na to, że... Ponieważ to będzie młody aktor Eisenberg? Ten, mnie nie pytaj o nazwisko. To jest aktor, bo teraz Boże, wypadło mi z głowy, aktor, który grał w social media. Zuckerberga grał na przykład i on jest młody, a wszyscy się zaczęli interesować, czy na przykład będzie łysy, ale jakiś tam rudy. Tak, plotki mówią, że ma dłuższe, lekko kręcone rude włosy. Tak go mieli przyuważyć ludzie podczas tam kręcenia sceny przy jednym budynku LexCorp. No ja liczę na to, że jednak wizja Lexa Luthora będzie różnić. Tak, bo się ona, tych... ona się wiecznie powtarzała w ten sam sposób i to było nudne. Znaczy nudne jak nudne. Przyzwyczaili nas filmowcy, scenarzyści, że jednak potrafią wprowadzić jakąś powiew świeżości. Tak, ale no bo widzisz... Oni owszem czasem często inspirują się komiksowymi odpowiednikami. Przykład Jokera z drugiej części trylogii Nolana, gdzie prawdopodobnie wielu z was, drodzy słuchacze, będziecie myśleć, że to jest oryginalny pomysł Nolana, aczkolwiek taka wizja Jokera pojawiła się w komiksie, jak kiedyś powiedziałeś na antenie prosto z kadru, na antenie Radia Fera, że pojawił się w Man of Steel tam, i to był po prostu jako rysunek w gazecie gdzieś tam. To był taki detal i ktoś ten detal, ten temat podjął i wyszedł z tego bardzo interesujący projekt. Tak samo sam postać człowieka ze stali, to wyjaśnienie tego S całego również jest trochę inny niż w komiksie, co jak najbardziej myślę, że będzie wymagającym odbiorcom i krytykom odpowiadać. Tak. Także liczę gorąco, że ten duet mnie zaskoczy, to trio w zasadzie, bo mówiłeś jeszcze o obecności Wonder Woman. Tak. Ponoć ma mieć taką rolę, bo jak jakichś tam wczesnych informacji porównywali jej obecność na ekranie do Black Widow w drugim Iron Manie, która była tam, miała tam kilka swoich scen, kilka fajnych akcji, ale oczywiście skupiano się na innych bohaterach. Dobrze, ponieważ mnie też się kolejna sprawa ciśnie na język związana z tym filmem, ponieważ jakiś czas temu doszło do rebootu, New 52 weszło, wyzerowali teoretycznie wszystkie historie w komiksie, rozpoczęli opowiadać na nowo, wydawnictwo Egmont właśnie rozprowadza to wydaje na rynku polskim. Mieliśmy okazję przeczytać, w jaki sposób Liga Sprawiedliwości się jak powstała. Również wyszedł film animowany pełnometrażowy na podstawie tego komiksu, tak, gdzie pokazali jakby pierwsze spotkanie Supermana z Batmanem. Oczywiście to było spotkanie różnych bohaterów i Green Lanterna i Flasha. I zastanawia mnie właśnie, czy to zjawisko opisane w tym komiksie, w tym filmie
nie będzie inspiracją do tego filmu aktorskiego, gdzie po prostu Superman musiał sprawdzić się i spuścił manto każdemu superbohaterowi. I kiedy już był spokojny, że każdemu może przywalić w razie czego, to zaczął się bratać. Nie wydaje mi się, żeby Superman był tego typu postacią, jak w tamtym komiksie. Prędzej bym się spodziewał tego po Batmanie, który ma być już starszym, doświadczonym. Jak starym? Ben Affleck jest już po 40 bodajże, to ma być właśnie też tego typu Batman w takim wieku. To ma być już doświadczony bohater. Bo wiesz, tak, Zack Snyder ma się inspirować w kontekście tworzenia obrazu Batmana, a także relacji z Supermanem, powrotem Mrocznego Rycerza. Strój jest praktycznie identyczny. Więc to dużo nam mówi na ten temat. Mhm. No ciekawe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mówisz, że premiera filmu zapowiedziana jest na 2016 rok. To jeszcze musimy dwa lata poczekać. Jeszcze dwa razy będzie Dzień Batmana. Tak jest. I jeszcze tylko jako taką ciekawostkę rzucę. Właśnie była lista potencjalnych filmów, które będą później jeszcze. Wiemy na 100%, że po tym filmie będzie Justice League w 2017. Natomiast ponoć też mają się pojawić filmy o bohaterze Shazam, który też wystąpił w tym filmie animowanym, o którym mówiłeś. Ma być osobny film z Wonder Woman. Mamy dostać też pełnoprawny sequel do Man of Steel, w sensie, że będzie Man of Steel 2, a nie tam Batman v Superman, tak jak teraz. I co ciekawe, ma być także film team-up dwóch bohaterów, Green Lanterna oraz Flasha. To jest dla mnie, jeśli naprawdę by coś takiego chcieli zrobić, to ja strasznie nie mogę się tego doczekać, ponieważ te dwie postacie ich we dwoje się naprawdę bardzo dobrze by oglądało, biorąc pod uwagę to, jak ich relacje były przedstawiane w komiksie albo chociażby w serialu animowanym Justice League. Ale no film z Zieloną Latarnią nie zastąpił. Ten, który już był, ten z Ryanem Reynoldsem, to szkoda słów. No zmarnowany potencjał. To świat Green Lanternów może być naprawdę ciekawym światem do przedstawienia na wielkim ekranie. I niestety w filmie się tego nie udało, nawet mimo tego, że Jeff Jones, który pracuje dla DC Comics i przy okazji też pisał masę komiksów z Green Lanternem, nie dał rady. Coś nie zadziałało. No trudno, nie zawsze jest tak, jakbyśmy my, fani, chcieli. No, myślę, że powinniśmy już powoli kończyć. Na koniec jeszcze przypomnienie. 25 lipca, już niedługo. Rezerwujcie swój czas. Jeśli jesteście słuchaczami z Poznania, to 25 lipca, Biblioteka Uniwersytecka UAM, czyli Dzień Batmana, wejście darmowe. Wpadnijcie zobaczyć, jak to wygląda. Nic to was na pewno nie będzie kosztować. A jestem przekonany, że jak już wejdziecie, to na chwilę, chociaż na dłuższą chwilę zostaniecie i wyjdziecie zadowoleni. Natomiast jeśli jesteście słuchaczami z Łodzi, to przypominam, że wasz Dzień Batmana odbędzie się dwa dni wcześniej, czyli tak jak Światowy Dzień obchodzony w San Diego w Stanach Zjednoczonych, czyli 23 lipca. Nie wiem, czy nie powtarzam drugi raz tej samej daty w jednym zdaniu. Mam nadzieję, że nie. I mam nadzieję również, że spotkamy się oczywiście w bibliotece w Poznaniu. Moim dzisiejszym specjalnym gościem był Wojciech Nelec z portalu Batcave, który jest współorganizatorem wcześniej wspomnianego Dnia Batmana. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Zapraszam wszystkich serdecznie na Dzień Batmana i do usłyszenia. Do zobaczenia. Realizował audycję Szymon Dopierała. Żegnam się również z wami, mówiąc do mikrofonu Filip Bąk. Do zobaczenia oczywiście i do usłyszenia za tydzień w Radio Afera. Cześć. Bada boom, 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 bada bo